Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej pogawędce logopedycznej. Spotkanie wyjątkowe, bo mam dzisiaj aż dwoje gości, Małgorzatę Gawryl i Marcina Baranowskiego. Ludzi, którzy mogę powiedzieć odcisnęli już w historii polskiej logopedii się jako reprezentanci, reprezentujący ogólnopolski protest logopedów. Nadal oczywiście aktywnie działają na rzecz prac nad projektem ustawy o zawodzie logopedy, za co ogromnie dziękujemy. Ja nazywam się Katarzyna Wysocka, jestem neurologopedą audiofonologiczną. Zanim wpuszczę tutaj do nas Małgosię i Marcina, to pozwolę sobie na przekazanie informacji organizacyjnych. Pogawędka logopedyczna trwa około 30 minut i skupiamy się tutaj na rozmowie, chcemy przekazać jak najwięcej treści merytorycznych, ale nie przewidujemy dodatkowego czasu na pytania. Zachęcam Państwa do zapoznania się z naszą stroną internetową akademialogopedy.pl i do wpisania się do naszego newslettera, ponieważ uzyskujecie dzięki temu Państwa informacje o różnych wydarzeniach, które organizujemy i z końcem marca, to jest bardzo ważna informacja, razem z Polskim Związkiem Logopedów współorganizujemy konferencję, bezpłatną konferencję i właśnie tą drogą wysyłką, poprzez wysyłkę newslettera przekazujemy Państwu wszelkie informacje, w tym szczegóły dotyczące również tego wydarzenia, także bardzo serdecznie zachęcam do tego. Dobrze, nie trzymam już dłużej naszych gości w poczekalni, zapraszam Gosię i Marcina. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć Gosia, cześć Marcinie. Mam nadzieję, że dajecie jeszcze radę o tej godzinie, bo wiem, że czas jest bardzo intensywny dla wszystkich. Dzisiejszy temat budzi wiele różnorodnych emocji i logopedzi patrzą wyczekująco na losy, jakie przyniesie ustawa o zawodzie logopedy. Też będziemy tutaj dzisiaj mówić o tym, że potrzebne są ręce i głowy do pracy, więc będziemy też zachęcać Państwa do dołożenia swojej cegiełki, aby ten projekt, aby ta ustawa miała szansę wejść w życie. Dzisiaj będziemy przyjmować punkt widzenia z różnych perspektyw i tak sobie myślę, jak sprawa może wyglądać ze strony pacjenta. Czy możemy już pozwolić sobie na ocenę tego, jakie korzyści dla pacjentów mogą zostać uwzględnione w projekcie ustawy? Marcinie? Może ty? Znaczy, ja myślę, że musimy też na wstępie zaznaczyć taką rzecz, że pracujemy w różnych zespołach merytorycznych nad ustawą i te prace nie polegały na samym początku na tym, że definiowaliśmy już jakieś postulaty, tylko raczej polegały na tym, że definiowaliśmy pewne problemy. I z takiej roboczej perspektywy w naszym zespole, to znaczy w zespole do spraw logopedów zatrudnionych głównie w prywatnych placówkach, ale też w placówkach jakby poza systemem oświaty czy poza systemem ochrony zdrowia, staraliśmy się też zastanawiać nad tym, jakie problemy mogą się pojawiać po stronie pacjenta, dzieci czy rodziców, jakkolwiek byśmy tej grupy odbiorców usług nie nazwali, tak żeby definiować te problemy nie tylko i wyłącznie z perspektywy zatrudnionych specjalistów, organizatorów, zatrudniających, ale też właśnie, żeby dostrzec, jak to będzie rzutowało ewentualnie na pozostałych. To jest dosyć trudny proces, dlatego że każdy z nas jakby przede wszystkim patrzy z perspektywy swoich problemów i jakby można domniemywać, że będzie chciał zadbać oczywiście o swój interes. Więc musieliśmy się tu wykazać takim dosyć szerokim spojrzeniem na to, żeby dostrzec też problemy innych grup roboczych, ale też problemy właśnie tych, od których ten głos może do nas bezpośrednio nie docierać, a którymi są właśnie głównie pacjenci. Także może tyle słowem wstępu. A może powiedzmy, po co nam jest potrzebna ustawa? Taka, wiecie, podstawowa informacja dla wszystkich. Bo tak czekamy na tę ustawę, czekamy, chcemy jej bardzo, ale powiedzmy wszystkim, co nam da, po co ona jest. Może przede wszystkim zadajmy sobie pytanie, dlaczego był protest i czego chcemy uniknąć na przyszłość? Przede wszystkim tego, żeby po raz kolejny taka sytuacja się nie powtórzyła. Żeby ustawa, która będzie, była napisana jak najlepiej pod nas i przez nas przede wszystkim, bo jeżeli chodzi o takie kwestie ministra, który będzie pisał ustawę, pamiętajmy, że my mamy najwięcej do powiedzenia na temat naszej pracy, naszych problemów, trudności, z którymi się spotykamy, rzeczy, które mogą nas dotyczyć. Żaden minister nie napisze tej ustawy lepiej od nas, to taka jest prawda i to powinno nam logopedom najbardziej zależeć na tym, żeby ta ustawa powstała i to jakby przez nas napisana, a nie przez właśnie jakiegoś ministra, który po raz kolejny będzie chciał nam ułatwić życie. Oczywiście nie dosłownie.
No, ja bym to skonkretyzował, bo zagrożenia, z którymi mierzyliśmy się po tym poprzednim procesie legislacyjnym, dotyczyły w głównej mierze tego, że chciano spojrzeć na proces terapeutyczny tylko i wyłącznie z perspektywy Ministerstwa Zdrowia, co mogło być szkodliwe, prawda? I jakby tutaj było to w zasadzie niekwestionowane, że to spojrzenie będzie szkodliwe. I to jest to, o czym Małgorzata powiedziała, że chcielibyśmy tego uniknąć w przyszłości, to znaczy, żeby ktoś z zewnątrz znowu nie próbował uregulować zawodu, jakby nie mając świadomości, jak ten zawód funkcjonuje od środka, ale też, że chcielibyśmy rozwiązać problemy, które już dzisiaj funkcjonują, prawda? I jakby one dotyczą zarówno ścieżki kształcenia, one dotyczą procesu nabywania potem kompetencji czy kwalifikacji już po ukończeniu studiów. One dotyczą także pewnych standardów terapeutycznych, którymi się logopedzi posługują. Przepisów Marcin też jeszcze, prawda? Przepisów też. Tak. To jakby jest to nasza działka, prawda? One też dotyczą przepisów prowadzenia działalności gospodarczej i zanim może dotkniemy jakby tych szczegółowych kwestii, to trzeba sobie powiedzieć, że dla przedsiębiorców najgorszą sytuacją, jaka może być, to jest sytuacja niepewności. To znaczy, że mamy dzisiaj jakieś przepisy, które nie do końca mówią nam, jak faktycznie powinniśmy funkcjonować, i zagrożeniem jest dla nas to, że nie wiemy, jak urząd czy urzędy mogą do tego podejść czy podchodzić w przyszłości i z jakimi karami i konsekwencjami możemy się w przyszłości spotykać. A myślę, że wiele osób ma taką świadomość, bo dyskusje, które toczą się w internecie, nieustanne pytania o odpady, prawda, o kwestie jakieś pieniężne. Tak, o dokumentację, prawda, też o kwestie finansowe, to pokazuje jakby, że funkcjonujemy w bardzo nieprecyzyjnej rzeczywistości prawnej i jakby z naszego punktu widzenia jest to wysoce niepożądane. W projekcie ustawy o zawodzie logopedy będą oczywiście uwzględnione poszczególne grupy logopedów, prawda? W sensie będziemy mieć sprecyzowane te ścieżki co do tego, jak będą pracować i jakie wymagania są konieczne dla logopedów z poszczególnych grup, z poszczególnych miejsc pracy, ale o tym powiemy pewnie innym razem. Natomiast dzisiaj chciałabym zapytać jeszcze o to, czy możecie tak orientacyjnie oczywiście powiedzieć, jaki czas, może ile czasu może powstawać ten projekt ustawy o zawodzie logopedy, bo chcielibyśmy też dowiedzieć się, jak wygląda taki proces tworzenia projektu ustawy, bo to oczywiście rozkłada się naturalnie w długiej perspektywie czasowej i absolutnie nie jest możliwe przyspieszenie też czegokolwiek. Ja myślę, że tutaj to jest bardzo trudne pytanie. Ja myślę, że taka oczywista, jedna odpowiedź nie może tutaj nie padnie na pewno, dlatego że biorąc pod uwagę pewne sytuacje, które nawet szczegółowych przepisów, które musimy omówić, i nawet czasami jednego zdania, które trzeba w każdym jakby przypadku odmienić na wszystkie możliwe przypadki i zdać sobie sprawę, jakie problemy mogą się pojawić w danym przypadku. I w przypadku każdej grupy, której logopedia dotyczy, czyli właśnie czy to edukacyjnej, czy prywatnej, czy medycznej, więc te problemy mogą sprawić, że niestety, ale ta ustawa będzie długo procedowana. Już jeśli nawet nie jest kwestią naszego tworzenia ustawy, to dobrze wiemy, że cały proces później legislacyjny też nie będzie prostym procesem, bo tak jak od początku mówiliśmy, obejmuje to aż 3 ministerstwa, więc to też jest kwestia, którą będzie trudno nam też przejść tak zupełnie bezproblemowo. Ja się strasznie cieszę, Katarzyna, że poruszyłaś ten problem, bo odpowiedź, tak jak mówimy, że ta nie jest prosta i jakby trudno wyrażać się w jakichś ramach czasowych. Ale ja zachęcam teraz każdego, żeby przeprowadził sobie taki krótki eksperyment. To znaczy wszedł na stronę PZL-u, czyli logopeda.org.pl. Główny news to jest kalendarium prac. Wszedł sobie w kalendarium prac i zobaczył, kiedy to się zaczęło, prawda? To jest oczywiście jeszcze zeszły rok, pierwsze spotkania grup roboczych, ukonstytuowanie się tych grup, wybranie członków i są tam sprawozdania, prawda? To, co się działo na pierwszych spotkaniach, co było omawiane, jaka problematyka, jak się to potem klarowało, gdzie niegdzie już zaczęły powstawać postulaty, prawda? I prześledził sobie to do dnia dzisiejszego, to zobaczy, w którym jesteśmy miejscu. Po pierwsze, że ten proces jest jawny i to należy podkreślić i zachęcam, żeby każdy obowiązkowo sobie, kto nas teraz słucha, żeby tam wszedł i żeby sprawdził, jak ten proces przebiega, bo jakby o tą jawność staramy się zabiegać. I teraz
prześledzi sobie proces dyskusji, zobaczy, gdzie jesteśmy i będzie mógł się do tego odnieść. Ale oczywiście nie wszyscy się do tego odniosą, bo większość osób będzie czekała być może na konkrety, to znaczy już na projekt, prawda? Taki ostateczny projekt, który zostanie opublikowany. I dajmy na to, uda się go opublikować na przykład w przeciągu kilku miesięcy, prawda? Bo tak jak mówię, z postępu prac już wynika, że są takie obszary, gdzie zostały zdefiniowane, bo na przykład wiemy już, jak byśmy mniej więcej chcieli, jakby wyglądała dokumentacja, czy wiemy już, jak mniej więcej jakbyśmy chcieli, jakby wyglądał proces kształcenia, prawda, czy jakieś podstawowe wymagania. Wiemy już, że chcemy, żeby powstał samorząd, ale jeszcze nie wiemy, jak ten samorząd powinien funkcjonować. I nie wiemy, co prawnicy na ten temat powiedzą, prawda? Jeszcze tak. Tak. Prawnicy pewne rzeczy już też próbują doprecyzowywać, ale to jest jak składanie z klocków. Teraz każdy z zewnątrz może przyjść, prawda? Czyli każdy z Państwa, kto nas słucha, może teraz napisać do PZL-u, a ja uważam, że to powinno być tak, albo mój głos jest taki. No i teraz na kolejnym spotkaniu mamy jakiś tam program tego spotkania, ale pojawił się głos z zewnątrz, bo przed mail trzeba go przeczytać, powiedzieć, wiecie, bo tutaj ludzie gadają, prawda? I na każdym naszym spotkaniu ktoś przynosi coś nowego, wiecie, bo na forum było tak, albo ktoś do mnie zadzwonił, więc te wszystkie uwagi są brane pod uwagę, są dyskutowane, dojdziemy do jakiegoś momentu, to zostanie opublikowane i znowu środowisko będzie rozmawiało. A potem wejdziemy w proces już polityczny, taki zewnętrzny, gdzie będzie to trzeba zanieść jeszcze dalej. Więc ramy czasowe trudne do określenia. Być może to jest kwestia tego roku, być może to jest kwestia późniejsza. No, może ja jeszcze podpowiem, jak to wygląda u nas w zespole. To jest czasami tak, że my naprawdę jeden problem omawiamy cały wieczór, więc to jest też naprawdę dużo, rozpatrujemy wszystko na każdej płaszczyźnie, zarówno właśnie naszej logopedycznej, pacjenta, rodzica, też właśnie prawnej, na ile jesteśmy w stanie, oczywiście, bo wiadomo, że my kwestii prawnych nie rozważymy, ale też staramy się jakby doszukać, na przykład ostatnio właśnie rozmawialiśmy o odpadach medycznych i też już staraliśmy się sami szukać tych przepisów i co nas może obowiązywać i jak to może wyglądać, więc to naprawdę są dość poważne dyskusje, dość szczegółowe, więc to też może, tak jak Marcin powiedział, bierzemy pod uwagę różne punkty widzenia i również takich głosów z zewnątrz, które dochodzą. Ja podam też kazus takiego ciekawego przypadku, który właśnie obejmuje prawa pacjenta, chociaż nie chcę używać tego słowa, żebyśmy za bardzo nie kojarzyli tego pacjenta też z ustawą o działalności leczniczej, czy w ogóle z systemem ochrony zdrowia, bo tak nie do końca musi być tutaj. Ale mamy pacjenta, mamy logopedę, mamy jakiś tam podmiot, który go zatrudnia i mamy system kształcenia, prawda? Czyli takie cztery odnogi, czy cztery klocki. I teraz zastanawiamy się nad taką rzeczą. Czy logopeda, żeby podjął na przykład samodzielną pracę, będąc zatrudniony, nie wiem, w szkole, czy w jakimś innym podmiocie, albo założył swój własny gabinet, czy powinien mieć jakieś wymagania startowe? No pewnie tak, to znaczy powinien mieć na pewno wykształcenie, prawda, i powinien mieć kwalifikacje. Ale czy może na przykład pracować bez żadnego nadzoru, prawda, jako samodzielny specjalista w swoim własnym gabinecie? No i z jednej strony logopedzi powiedzą, no oczywiście, czemu nie? Ale czy to na przykład jakby wyczerpuje wszystkie potrzeby i prawa pacjenta, prawda? Czy temu pacjentowi nie chcielibyśmy dostarczyć jakiejś usługi na wyższym poziomie? No więc albo czy też z kolei na przykład jakby dbając o wizerunek branży, nie chcemy dbać o to, żeby tylko wykwalifikowane osoby o odpowiednim doświadczeniu jakby były samodzielnymi pracownikami. No to wtedy wpada nowy pomysł, no to może zadbajmy w takim razie o lepszy standard praktyk, prawda? Czy na studiach, czy po studiach. Dobra, a może w takim razie wprowadźmy superwizję. Nie? Więc teraz jak staramy się zderzać jakby jeden problem z różnych perspektyw, to się okazuje, że powstają też różne rozwiązania, prawda? I jakby tutaj też przy okazji zachęcam do tego, żeby jakby weryfikować to, co się tam ukazuje i też proponować swoje rozwiązania, ale jakby starając się dostrzec to, że z jednej strony są podmioty zatrudniające, z drugiej strony są specjaliści, są pacjenci, prawda, jest system kształcenia i tak dalej, i tak dalej, a to, na czym nam zależy, to jest, żeby podnosić jakość w branży, to znaczy, żeby wszystkim było lepiej, krótko mówiąc. Tak, ale także zachęcamy bardzo mocno, pomimo że czas oczywiście każdej sprawy, która napływa do Polskiego Związku Logopedów i ten każdy mail, każda sprawa jest rozpatrywana, to bardzo mocno zachęcamy do tego, żeby tych spraw było coraz więcej, żeby tych uwag, swoich opinii było coraz więcej, żeby angażować się w te prace, prawda? Do tego mocno wszystkich zachęcamy. Do tego, żeby wstępować też w szeregi Polskiego Związku Logopedów i do tego, żeby wypełnić ankietę. Ja przed chwilą wrzuciłam dwa linki do ankiety.
ankiet, także bardzo mocno prosimy, żeby angażować się też w ten sposób i wspierać pracę nad projektem ustawy o zawodzie logopedy. Bardzo mocno do tego zachęcamy. Jeżeli chodzi o zarobki logopedów, nie wiem, czy możemy w ogóle o tym już w tej chwili mówić, ale czy w projekcie będą zapiski dotyczące tej kwestii? Bo to też są takie pytania, które gdzieś tam się pojawiają, stąd też postanowiłam poruszyć tę kwestię. Dlatego, że dobrze wiemy, że podlegamy pod 3 ministerstwa i każde z ministerstw ma jednak pewne no jakby obowiązki prawa logopedów, bo to wszystko jest w konkretnych ustawach i nie wiem, czy mamy aż tak dużą moc sprawczą, żeby narzucić pewne rzeczy. Więc no tutaj raczej chyba takich kwestii nie będziemy poruszać i myślę, że to ustawa jednak nie będzie zabierała takich sytuacji. Przynajmniej no ja nie wiem o tym, Marcin, jeśli ty masz jakieś inne wnioski na ten temat. Znaczy, ja obawiam się, że jakby to jest też przedmiot trochę dyskusji, który będzie zależał od siły politycznej i tego, jak ten projekt ostateczny, co się z nim stanie i jaka będzie jego siła przebicia, żeby negocjować z takimi dużymi podmiotami właśnie kwestie zarobków w tych poszczególnych systemach. Ja się zastanawiam, jak my możemy sobie zrobić taką sytuację dla wolnego rynku, czyli dla tego, powiedzmy, tego sektora, który jest jakby poza opieką jednego i drugiego ministerstwa teraz. Co się stanie, jeżeli na przykład zawód zostanie uregulowany i czy logopedzi jakby zatrudnili na przykład w prywatnych podmiotach na tym zyskają, czy na tym stracą, jeżeli chodzi o zarobki? To tutaj jakby łatwo możemy spróbować sobie coś pogdybać, uważam, bo tutaj jakby te zewnętrzne dodatkowe podmioty nie będą miały aż tak dużo do powiedzenia. Ja bym powiedział, że raczej tak, to znaczy jeżeli my będziemy mieli jakieś narzędzia do tego, żeby wymóc na branży podniesienie pewnych standardów, prawda, czyli zarówno w zakresie, nie wiem, prowadzenia dokumentacji, czy jakichś standardów na przykład wyposażenia, czy też kwestii związanych z edukacją na przykład, czy ze zdobywaniem kwalifikacji. Będzie się to wiązało z kosztami, ale z drugiej strony też może się potem przenieść na kwestię wynagrodzeń. Więc ja myślę, że wpłynie to na podniesienie wynagrodzeń. To bardzo optymistyczna informacja. Zobaczymy oczywiście, miejmy nadzieję, że to się... Tak jest. Tak, znaczy, ty mówisz o pewnej konsekwencji, prawda? Że to nie może być uregulowane w ustawie, ale... Nie. To oczywiście, to tak. No trudno, żebyśmy regulowali w ustawie, nie wiem, kwoty minimalne na przykład za usługę. Znaczy być może prawnie to jest możliwe, ale nikt do tej pory nie wpadł na taki pomysł. Tak, myślę, że też te pytania wynikają z karty nauczyciela, prawda? Bo niektórzy logopedzi, tak, także tutaj bardziej... Zresztą pewne rzeczy też weryfikuje, dobrze wiemy, rynek, bo to też, jeśli chodzi, tak jak Marcin mówi, o gabinety prywatne, to dobrze wiemy, że to są też różne stawki i też, owszem, jakby pewne rzeczy będzie tutaj weryfikował rynek i faktycznie pewne standardy, podwyższanie tych standardów może narzucić inne opłaty i tak samo inne, ale to będzie konsekwencja tego, co się wydarzyło, a nie jakby tutaj, no nie możemy tego zawrzeć, wydaje mi się, w ustawie. Tak. Może tak bardzo ogólnie, jakie wyzwania teraz stoją przed środowiskiem logopedycznym w najbliższym czasie? No wiesz, oczywiście w kontekście projektu ustawy. Ja mogę popatrzeć na to z zewnątrz, to znaczy jako oczywiście nie logopeda, tylko osoba związana ze środowiskiem, ale trochę z zewnątrz. Ja widzę sporo takich wyzwań, no bo projekt projektem i mimo wszystko ciągle rozmawiamy jeszcze o nieżyjącym organizmie, no nie? Ale żyjącym organizmem stanie się samorząd i no to będzie też trochę test dojrzałości takiej demokratycznej, prawda, kiedy trzeba będzie powołać organy tego samorządu w postaci jakiegoś kierownictwa, prawda, gdzie będzie trzeba przeprowadzić wybory, gdzie ten samorząd potem będzie funkcjonował, będzie miał jakieś swoje organy, pewnie jakiegoś nadzoru i tak dalej. Więc to myślę, że będzie wyzwanie dla środowiska jedno z takich większych, prawda, jak już przejdziemy do tego kolejnego etapu. Okej. Tak, Gosiu? No ja myślę, że takim też może trudno powiedzieć o wyzwaniach jako tako, ale no na pewno wyzwaniem będzie właśnie cały ten proces, bo dobrze wiemy, że już się pojawiają jakieś
pokoju w środowisku. Tak jak Marcin mówi, my staramy się o pewną jawność, ale dobrze wiemy, że zawsze pojawia się jakiś problem, jakaś wątpliwość i też prosimy właśnie, żeby jednak starać się odszukiwać te informacje, żeby nie hodować sobie niepokoju. I ja myślę, że właśnie taki niepokój może tutaj najwięcej stworzyć takich problemów, które mogą się pojawić jeszcze na tym etapie do czasu uchwalenia tej ustawy. No więc tutaj właśnie prosimy o taki spokój też i ewentualnie próby rozwiązywania tego na bieżąco, bo wiemy dobrze, że środowisko mamy bardzo duże i też wszelkie niepokoje mogą nam tutaj dużo więcej zaburzyć tej kwestii takich no, ustalania pewnych rzeczy, prawda? Więc myślę, że tak na bieżąco prosimy starać się czytać na bieżąco, co się dzieje, brać udział, tak jak ty powiedziałaś, brać udział w tych pracach. Wszystkie ankiety, każda ankieta, która się pojawia, ma jakiś cel i prosimy o to, żeby jednak brać w nich udział. Wydaje się to raczej niemożliwe, aby w ustawie była taka wzmianka, mam na myśli to, o co teraz chcę zapytać, ale pojawiają się gdzieś takie pytania dotyczące tego, czy logopedzi będą mogli utrzymać pracę w kilku miejscach. Czy coś na ten temat wiadomo? Jakby w kilku miejscach jednocześnie, wiecie, bo to jest jakby bardzo bliskie każdemu logopedzie właściwie. Nikt nie pracuje w jednym miejscu pracy, ale gdzieś takie wątpliwości, obawy pojawiają się wśród logopedów. A z czego one mogą wynikać? Bo... Wydaje mi się, że nie wiem dokładnie, ale mam wrażenie, że protest, który i sprawa dotycząca protestu wówczas sprawiła, że logopedzi generalnie zaczęli się obawiać o swoje miejsca pracy i wiele rozmów na ten temat było prowadzonych, czy jeśli logopeda pracuje w szpitalu, będzie mógł pracować również w gabinecie prywatnym, prawda? Na tej zasadzie. Myślę, że nie mamy takiej potrzeby nawet, żeby to ograniczać, więc no raczej ja nie sądzę, żeby takie pomysły się gdziekolwiek pojawiały, więc chyba tutaj należy dużą dozę spokoju zachować w tej kwestii. Jakby tendencja jest odwrotna, to znaczy założenia są takie, żeby zagwarantować tą jedność zawodu, to znaczy, żeby uniknąć sytuacji, która mogła się zdarzyć właśnie w poprzednim projekcie, poprzez wpisanie jednoznacznie, że jest jeden zawód i że jest jedna ścieżka kształcenia, żeby potem już nie było co do tego wątpliwości. Oczywiście będą pewnie różnice pomiędzy sektorami, dlatego że ci specjaliści będą się musieli jakoś w systemy wpasować, ale jakby tendencja generalnie jest taka, żeby takiego zagrożenia nie było i żeby to było jasno napisane, że nie będzie tutaj żadnych ograniczeń. Jasne. Prace trwają, mnóstwo pracy przed wszystkimi i aby te prace szły dalej dobrze, aby szły jak najlepiej, to zachęcamy ponownie do tego, żeby angażować się jak najbardziej w pracę. Czy jeszcze możemy powiedzieć, nie wiem, o jakichś zagrożeniach dotyczących tego, co się aktualnie może wydarzyć, czy co się może wydarzyć, kiedy ustawa wejdzie w życie? O zagrożeniach, my byśmy sobie życzyli, żeby tych zagrożeń nie było i o to chodzi, żeby je wyeliminować teraz na wczesnym etapie, prawda? To, co Małgorzata też tutaj pokazała, że jakby teraz już pewnie wiele osób ma wątpliwości, czy to jest odpowiedni kierunek, prawda? Jakie są, kto w zasadzie nad tym pracuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale tu jest jakby głęboka prośba, prawda, do tego, żeby... No trzeba pamiętać, że w zasadzie wszyscy, którzy teraz przy tym pracują, robią to wolontaryjnie, prawda? Środowisko jest bardzo szerokie, bo są i prawnicy, prawda, i są przedsiębiorcy, i są, mogę powiedzieć, zatrudnieni w różnych miejscach, więc jest to wszystko po to, żeby po pierwsze głos był jak najbardziej szeroki, a po drugie też po to, żeby nie było jakiejś jednej grupy interesów, prawda, która będzie chciała zawłaszczyć dla siebie jakby koncepcję tego projektu. Więc ja myślę, że jeżeli ktoś się przygląda temu, prawda, i obserwuje, to jednak widzi, że ma to zobiektywizowany charakter i że naprawdę wszystkim zależy, bo proszę mi wierzyć, że spędzanie czasu wieczorami w gronie osób zaangażowanych jest interesujące przez pierwsze dwa wieczory, prawda? Natomiast jeżeli już święta ze sobą spędzamy i
i różne inne rzeczy, to jest to męczące, jest to wymagające i myślę, że my też potrzebujemy wsparcia, prawda, pod tym względem, w sensie, żeby się wszystkim chciało. No właśnie, ważne jest to, żeby nie tylko oczekiwać, ale też, żeby angażować się jak najbardziej i tak naprawdę, jeżeli chodzi o ankietę, to jest to dosłownie kilka minut można poświęcić na wypełnienie tej ankiety, a to już będzie naprawdę duża cegiełka do tego, żeby przyczynić się do przyspieszenia. Tak, może właśnie... Tak, mów Maciej. Chodzi o to, dlaczego ta ankieta się pojawiła. Ja wiem, że ona może jest obszerna, natomiast chodzi o to, żeby też zorientować się rzeczywiście, jakie mamy możliwości, jeśli chodzi o nasze doświadczenie zawodowe, o nasze kształcenie, bo wiadomo, że każdy przechodzi różną ścieżkę i ja, czy nawet Kasia, chociaż myślę, że tutaj duże, ale jednak każdy z nas ma inną ścieżkę, miał inną ścieżkę kształcenia i chcemy zebrać jak najwięcej tych informacji, jak te ścieżki kształcenia wyglądały. Po pierwsze, żeby właśnie kogoś nie zgubić w ustawie, i to jest najważniejsze, bo tu się często pojawiają takie pytania, co z osobami po studiach podyplomowych, które zaczynają teraz na przykład te studia. I więc chodzi o to, żeby zawrzeć wszystkie możliwości i czegoś lub kogoś nie zgubić w tej ustawie. I dzięki temu też doprecyzować ścieżkę kształcenia właśnie w ustawie, prawda? Ja też mam taki apel od siebie, trochę w nawiązaniu do tej poprzedniej myśli, to znaczy, jeżeli drodzy widzowie czy słuchacze, macie swoje pomysły na przykład, jak można te prace zrobić bardziej publicznymi czy bardziej przejrzystymi, jeżeli ktoś ma jakąś potrzebę, jakiś szerszy wywiad, to zasygnalizujcie to, prawda? Zasygnalizujcie to i jakby będziemy starali się brać takie rzeczy pod uwagę, prawda? Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, że coś powinno być bardziej doprecyzowane, bardziej wyjaśnione, lepiej wytłumaczone czy bardziej publicznie, to jest doskonały moment, żeby zwrócić na to uwagę. Proszę pamiętać, że te wszystkie ankiety, które się pojawiają, też mają taki cel, ponieważ będą kwestie sporne, które będzie, właśnie po to mamy takie społeczną też jawność pewnych kwestii, bo wszystkie ankiety, które będą się pojawiały, będą rozpatrywały pewne opinie w środowisku, czyli na przykład właśnie, co z superwizjami po studiach, czy chcemy takie rzeczy. Dobrze wiemy, że część osób na pewno będzie pożądała takich spraw, zresztą nieraz piszemy, widzimy, słyszymy na forach lub rozmawiając z osobami zainteresowanymi, że jednak takie superwizje byłyby ważne, bo też osoba, która kończy studia, no jednak taki mentoring chętnie przyjmie. Ale to też chodzi o to, że ktoś może mieć znowu inne zdania na ten temat. Kwestia szkoleń, no więc tych problemów myślę, że będzie sporo i taki udział czynny każdej osoby no na pewno będzie dla nas bardzo cenny. Jak najbardziej. Także zachęcamy mocno do tego. Jest to dosłownie kilka pytań, proszę sobie zerknąć w każdej z tych ankiet, a to będzie bardzo, bardzo dużo i będzie to bardzo pomocne. Dobrze. To cóż, zmieściliśmy się w 30 minutach. Ja myślę, że warto będzie spotykać co jakiś czas, żeby omówić i powiedzieć co nowego, jak kolejne prace się posuwają. Także jeżeli będziecie mieli ochotę i będziecie mogli skorzystać z mojego zaproszenia, to bardzo chętnie spotkamy się tu i podzielimy kolejnymi informacjami. Tym bardziej, że tak jak Marcin powiedział, no nam też jest potrzebna motywacja, więc my musimy też czuć, że macie trochę do nas zaufania, drodzy słuchacze, widzowie. I jeżeli rzeczywiście pojawiają się wątpliwości, to myślę, że na bieżąco prosimy je zgłaszać. Może nie w ilości hurtowej, bo to nie będzie realne, tak jak Marcin powiedział. Więcej wieczorów spędzamy często w zespołach niż z rodzinami, ale jeśli będzie taka możliwość, to na pewno albo rozwijemy takie wątpliwości, albo będziemy odsyłać do konkretnych osób, bądź konkretnych linków, jeśli takie będą się pojawiać. Ale myślę, że lepiej, jeśli pojawi się za dużo, dużo niż w ogóle, prawda? Więc zachęcamy do tego, żeby pisać. Dobrze. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę i za jakiś czas, tak jak powiedziałam przed chwilą, jeszcze zobaczymy się i porozmawiamy na ten temat. Także raz jeszcze bardzo dziękuję. Od najbliższego poniedziałku w Warszawie zaczynają się ferie zimowe, więc będzie dwutygodniowa przerwa od pogawędek, a w związku z tym, że moja praca trwa już właściwie całą dobę, jak to dzisiaj Monika napisała w grupie protestu, że nie śpi, bo potem odgruzować się nie może, to ja dokładnie czuję to samo. Idąc tą myślą, po feriach zaplanowałam zmianę godziny pogawędek na 8 rano. Mam nadzieję, że znajdą się goście, którzy spotkają się czasem ze mną o tej godzinie.
Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Także dla pewności godzinę kolejnej pogawędki podam bliżej tego terminu. Tak, nie wiem, może mówię tak tylko pod wpływem silnego zmęczenia i później zmienię zdanie. Także jeśli możecie Państwo podzielić się też ze mną informacją, czy wolicie pogawędki o 8 rano, czy o 21, to będę bardzo wdzięczna i ułatwi mi to podjęcie ostatecznej decyzji. Możecie pogawędki później oglądać na naszym kanale na YouTubie, także też do tego zachęcam. I jeszcze raz zachęcimy bardzo mocno do dołączania do Polskiego Związku Logopedów i jeszcze raz prosimy o wypełnianie ankiet. W jedności siła. Tak jest. Dobrze. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia na pogawędce po feriach. Dobranoc. Dzięki serdeczne. Dobranoc. Dobranoc.